Cześć, witam was w najnowszym odcinku, takim luźniejszym, pogadankowym. Jest to taka zapowiedź spotkania Polska kontra Armenia. Trochę też powiemy o meczu Polska-Czarnogóra. I dzisiaj ze mną jest Dawid Szymczak, osoba, która również teraz będzie współtworzyła ten kanał. Tak jest, no i przecinamy taką wstęgę do tego naszego już wspólnego projektu. Na tym kanale niewiele tak naprawdę się zmienia. Mamy nadzieję, że te treści będą tylko z korzyścią dla was, że one będą jeszcze przystępniejsze, ciekawsze i tak naprawdę zyska przede wszystkim na tym widz. No chyba możemy też zdradzić tą małą tajemnicę, która na razie była, teraz ją rozwiejemy. Będą też publikowane te filmy dużo częściej. Oczywiście. Przede wszystkim o to chodzi, żeby cały czas iść do przodu. Teraz odcinki będziecie mogli oglądać praktycznie codziennie, dzięki temu, że teraz mam wsparcie między innymi ze strony Dawida. No ale przejdźmy już do konkretów, do spotkania pomiędzy Polską a Armenią. Bo tak, teraz żeby awansować na mundial z pierwszego miejsca, bez już jakiegoś stresu, bez oglądania się na rywali, potrzebujemy 4 punkty. No i przed nami jest mecz z Czarnogórą i mecz z Armenią, nadchodzący oczywiście. Prezes Zbigniew Boniek twierdzi, że ten awans jest bardzo daleko, że jeszcze czekają nas 2 trudne starcia. Czy rzeczywiście są to takie trudne starcia? Według Football Rankings mamy 82% szans na to, że awansujemy z pierwszego miejsca. Opinia publiczna, polscy kibice również twierdzą, że już praktycznie jesteśmy na tym mundialu. No i do ciebie takie pytanie, czy ty uważasz, że jest to takie zdejmowanie presji z piłkarzy, taka typowa gadka prezesa, czy rzeczywiście mamy czego się obawiać, czy przed tymi nadchodzącymi starciami? No nie, ja bym pozostawał bliżej właśnie tej statystyce, że mamy to 82%. Ja rozumiem intencje prezesa, bo faktycznie no, ten balonik w Polsce i tak jest bardzo łatwo pompowany. My szybko obwieszczamy sukcesy, też łatwo popadamy w jakieś tragedie. No i taką tragedią pewnie by było przegrać w Armenii. To jest scenariusz, który najlepiej wyrzucić z głów już teraz, bo nie wiem, co by się działo wtedy przed starciem z Czarnogórą. Ta mobilizacja musiałaby być naprawdę na najwyższym poziomie, a to by i tak nam nie gwarantowało wtedy zwycięstwo ewentualnie tego bezpośredniego awansu na mundial do Rosji. No przy założeniu, wiadomo, to powiązane spotkanie z naszym, a więc Dania kontra Czarnogóra, które będzie rozgrywane tego samego dnia, co starcie Polski z Armenią. Czy to jest takie granie, trochę zdejmowanie presji? No mi się wydaje, że mocno tak, bo nikt chyba sobie nie wyobraża, że prowadzimy w zasadzie przez całe eliminacje w grupie i nagle na tej ostatniej prostej coś nas ścina i musimy grać w barażach i wiemy, że tam to już się dzieją różne rzeczy i tak naprawdę stawiamy sprawę na ostrzu noża. Nawet na podstawie danych Transfermarktu możemy zaobserwować, jaka jest różnica, kiedy Henrik Mkhitaryan jest jedynym takim liderem, największą gwiazdą, wyceniany na ponad 30 milionów, a cała reszta zawodników, która występowała w ostatnim starciu reprezentacji Armenii eliminacyjnym Mistrzostw Świata, wyceniana w sumie jest na 3 miliony, czyli widzimy tutaj jest przepaść tak naprawdę, tylko ten jeden Henrik Mkhitaryan. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że Armenia u siebie jest nieobliczalna, no bo z jednej strony potrafi przegrać z Rumunią 5-0 u siebie, a potem kilka miesięcy później pokonać Czarnogórę 3-2, więc musimy być przygotowani na wszystko w tym spotkaniu. Musimy być przygotowani na wszystko, ale tak naprawdę myślę, że przede wszystkim powinniśmy być skupieni na sobie, bo jeżeli... Ja wiem, że to jest taka poplanina nawałkowska troszeczkę, ale... Ale jeżeli my faktycznie zagramy swój mecz i tak jakby chociaż przeciw Kazachstanowi, bo nie sądzę, żeby Armenia była dużo lepszym rywalem niż Kazachstan. Piłkarsko, wyłączeniem Mkhitaryana, pewnie to są proporcje gdzieś zbliżone do siebie, ale oni grają u siebie i faktycznie to może być jakiś atut, ale jeżeli, mówię, my zagramy swój mecz, strzelimy jedną bramkę na początku to pójdzie, no wygramy ten mecz. No tak, musimy właśnie koncentrować się na sobie. Nasza sytuacja w tym momencie też nie jest jakaś bardzo komfortowa. Do tej pory Bernabeu Łuka, można powiedzieć, miał klęskę urodzaju, bo wszystkie jego problemy tak naprawdę wiązały się z tym, kogo wybrać jako pierwszego bramkarza, gdzie miał ogromny wybór. Teraz te problemy niestety są znacznie większe, bo pojawiły się luki ze względu na kontuzję. Nie wiadomo, kto zagra na lewej obronie, bo jak wiadomo, Jędrzejczyk w końcu przejdzie kontuzję palca. Lewego, małego, tak? Tak, ale od meczu z Arką Gdynia, od Superpucharu czekał na tę operację i w końcu do niej dojdzie, no ale niestety tak się to zbiegło z tym, że Maciej Rybus teraz również, nie wiadomo, czy zagra w tym spotkaniu. No to jest znak zapytania, nie? Bo dzisiaj gdzieś czytałem informację, że on faktycznie może się pojawić. Z tym palcem Artura Jędrzejczyka wiąże się kapitalna historia opowiedziana przez Romeo Jozaka, który gdy przyszedł do Legii, to musiał poznać się z najważniejszymi piłkarzami i podobno Jędrzejczyk, gdy stanął twarzą w twarz, to pierwsze co
co powiedział, to jestem Artur i boli mnie palec od paru miesięcy. I faktycznie teraz jest ten czas, gdzie on może kontuzją się uporać, podobno później około 3-4 tygodni przerwy, ale to już bardziej odbije się na Legii niż na reprezentacji, bo ten mundial będzie trzeba wywalczyć bez Jędrzejczyka. No tak, no drugi problem to też kwestia napastnika. Tu już problem. Bo tak jak wcześniej wszyscy napastnicy strzelali, i Wilczek na początku ubiegłego sezonu był w niesamowitej formie, i Teodorczyk, i Jarek Milik, to tak teraz poza Robertem Lewandowskim nie mamy nikogo. Dowołany Mariusz Stępiński, ale o nim trudno cokolwiek powiedzieć. No, strzelił ostatnio bramkę pierwszą w serii. Tak, dokładnie, ale wszedł na ostatnie 10 minut, nie wiadomo w jakiej jest formie. No, strzelił bramkę, ale jednak w tym Kiewo nie jest ograny, na pewno nie jest w rytmie meczowym po tej niezbyt udanej przygodzie z Nantes. Ale no i teraz pytanie jest takie, czy tutaj mamy zagrać jednym napastnikiem z Robertem Lewandowskim na szpicy? Jak wiemy, w meczu z Danią zagraliśmy takim ustawieniem, nie było to za bardzo dla nas korzystne. W meczu z Kazachstanem, oczywiście jest to inny rywal, w meczu z Kazachstanem już lepiej to wyglądało, kiedy graliśmy dwoma napastnikami z przodu, ale w tym momencie nie mamy kim grać, więc lepiej postawić na Teodorczyka, na Wilczka w ataku, czy jednak zagrać jednym napastnikiem? Nie, ja myślę, że mimo wszystko trzymać się tej formacji z trzema pomocnikami ofensywnymi, jednym napastnikiem, bo i myślę, że tak też zrobi Adam Nawałka, który już przez tą całą swoją kadencję dał się poznać jako osoba bardzo taka konserwatywna, mocno trzymająca się tego, co jest już w pewien sposób sprawdzone, bo przegraliśmy z Danią, ale w poprzednich meczach to funkcjonowało w miarę dobrze i dzisiaj tak naprawdę, nie mając partnera dla Roberta Lewandowskiego, myślę, że nie ma sensu tego na siłę wciskać. Wraca Grzegorz Krychowiak do formy i to jest pewne rozwiązanie też w środku pola, powinno to wszystko funkcjonować lepiej. Zieliński pewnie na dziesiątce, może to będzie ten kolejny jego mecz wielki, który miał już nadejść tyle razy. Na razie tak dozowane są te dobre mecze Piotra Zielińskiego w reprezentacji, ale jak odpali jak w Napoli, no to będzie mieli korzyść. Tak, ale w końcu przyszedł ten moment, że Nawałka już trochę zrezygnował z tych schematów, z których korzystał do tej pory. Ostatnio wprowadził Makuszewskiego, co było strzałem w dziesiątkę. Teraz również powołał w końcu Damiana Kądziora, jednego z bohaterów tego Górnika Zabrze, który teraz ma niesamowity sezon, jak do tej pory oczywiście. Ponadto do kadry wraca Rafał Wolski. No i jak widać, trener Nawałka coraz więcej eksperymentuje, co moim zdaniem jest mocno na plus. Ale co jest fajne, to że Adam Nawałka trafia, bo za każdym razem jak on kogoś powołuje, to jest słuszna decyzja. Już nie chcę wracać do czasów Mili, gdy on go w ogóle odkopał z jakiejś piwnicy, stawił na saloną, strzelał bramkę Niemcom, ale Makuszewski się sprawdził w kadrze, powiedzmy. Zrobił trochę ruchu z Danią, ale tam już w momencie, gdy pojawił się na boisku, to sprawa była przegrana. Z Kazachstanem asysta przy bramce Milika, no a dzisiaj Kądzior to jest jeden z kilku piłkarzy Górnika Zabrze, tych kluczowych, bo tak naprawdę kogokolwiek z linii pomocy Adam Nawałka by nie powołał, to byśmy mówili, że to jest fajny ruch, bo czy to by był Rafał Kurzawa, polski Mesut Özil, który notuje asystę za asystą, czy to będzie Kądzior, najlepszy piłkarz pierwszej ligi w poprzednim sezonie i dzisiaj też facet, który strzela bramkę przeciwko Termalice, ładną bramkę, notuje też dwie asysty, ma jeszcze jedną bramkę, teraz nie pamiętam z kim strzelił drugą, ale jest też w gazie, to był jeden z wyborów tego lidera obecnego, nie? Z zespołu Górnika Zabrze. Czy to by był ktoś inny, czy Kądzior, no to nieważne. 25 lat podejrzewam, a Kądzior jest cały czas zawodnikiem, który może się rozwinąć i myślę, że jeżeli tutaj się sprawdzi, to Górnik może też dostać ciekawą sumę przyszłości. Oczywiście on na pewo będzie teraz spokojnie wprowadzany, tak jak to Nawałka ma. Myślę, że nie wyjdzie w pierwszym składzie jednak. Tak, ale wiadomo, że to jest, skoro Nawałka już kogoś powołuje, to zazwyczaj później jest to zawodnik, tak samo jak było z Zielińskim, prawda, który krok po kroku do tego pierwszego składu się przebijał. No to na dziś w sumie byłoby to raczej na tyle. Tak jest. Może jeszcze wytypujemy wynik przed tym meczem Polska-Armenia. No to może tak jak w pierwszym, meczu 2-1, ale teraz dla gości, czyli dla Polski. Tak, no ja obstawiam 2-0 dla Polaków. Trzymamy kciuki. No i na dziś to by było w sumie na tyle. Taki luźniejszy, pogadankowy filmik. Od przyszłego tygodnia wracamy z takimi tradycyjnymi futbolowymi odcinkami. Czasami również będą się pojawiały jakieś nasze opinie, ale raczej będziemy się trzymali tego, co było do tej pory. Tyle, że już teraz w większym składzie. Tak jest. No i nie mówimy może do zobaczenia, bo z tym może być trudno, ale do usłyszenia jak najbardziej. Dokładnie. Już w tym tygodniu, tak jak powiedziałeś. Dokładnie. Do usłyszenia.